Cześć, dotarliśmy na koniec Grecji. Tym samym kończymy serię z Grecji. Dzięki bardzo. Ej, nie miało tak być. Ej, nie żartowałem. Jesteśmy z powrotem w Grecji. Tak, bo okazuje się, że jesteśmy na przylądku Mani, na którym jest najdalej wysunięty na południe punkt Peloponezu i w ogóle całej Grecji lądowej. Nazywa się on Metapan albo Tenaron. A tutaj właśnie jest latarnia morska, którą wykorzystujemy, żeby sobie trochę pochillować na końcówce ostatniego palca. Drugiego palca w sumie, który jesteśmy. Jak my mówimy o palcach, to nasze zwiedzanie Peloponezu jest od zachodu, czyli pierwszy palec to ten najbardziej zachodni. Teraz jesteśmy na drugim w kolejności, patrząc od zachodu. W końcu dotarliśmy do takiego palca, który jest dla nas tym, co nam się najbardziej podoba, czyli połączeniem gór i morza. Jest najbardziej chyba na razie dzikim miejscem, zero komerchy jak na tą chwilę. Nawet jeżeli są jakieś hotele, które są bardzo rzadko, są one tak fajnie wkomponowane w ten półwysep, że trudno jest odróżnić, że to jest w ogóle hotel albo jakiś tam przybytek do zarabiania pieniędzy. I pogoda może nie jest najlepsza, bo dzisiaj jest około 10 stopni, świeci słońce, tyle że jest strasznie wietrznie. Ale tutaj tak jest. I o tym czytaliśmy i wiele osób już nas do tego przygotowywało, że trasa jest taka dosyć ciężka, bo są ostre kamienie, trzeba porządne buty, to jest raz, a druga sprawa, że może tutaj urwać głowę, no i trochę tak jest. I napisane było na początku ścieżki, że poziom trudności 2/3, my określamy, że mieliśmy nawet jakąś czwórkę z tym wiatrem, bo trzeba było trzymać bardzo mocno piony, żeby się nie wywrócić. Dzisiaj to chyba wieje ze 100 na godzinę i rudawy kolor tej ścieżki nie jest spowodowany strachem ludzi, że spadną w przepaść, bo na szczęście nie idziemy przy przepaści, bo jak tak wieje, to jeden podmuch i można by było zostać zdmuchniętym. Można spaść w bardzo dużą przepaść, bo trochę tutaj jest. No gdzie wysokości. Jest? Wysokości. Ale nie idziesz nad samą. No tak, ale podmuchy są tak mocne, że możecie popchać do morza. Czemu nie? Na pewno jak się wybieracie, to miejcie na względzie, żeby mieć... Idziemy! Dobre buty. Bo trasa nie jest wcale najprostsza. Nie jest najprostsza i jeszcze tutaj żyją węże. No ale chyba nie o tej porze roku, nie w takich podmuchach wiatru. No jak żyją, no to żyją, to one nie wyjeżdżają gdzieś tam na wakacje. Śpią. Wszystkie pojechały do... No nie śpią, bo wcale nie jest tak zimno, tylko jest wiatr. Idzie się takimi skąpkami przez cały czas. Naprawdę wiatr jest bardzo mocny, ale rekompensują to widoki i dotarcie tutaj na sam koniec Grecji kontynentalnej jest naprawdę wycieczką, którą warto zrobić. 40 minut od ostatniego miejsca, gdzie możecie zostawić kampera i jesteście na końcu Grecji kontynentalnej. Ale jakbyście chcieli być na końcu Grecji ogólnie, to ona znajduje się na jednej z tysięcy wysp, dokładnie na wyspie Gavos, więc tam będąc możecie doświadczyć końca Grecji, takiego prawdziwego niekontynentalnego. Czyli tam gdzieś koło Krety. I teraz tak patrząc się na te palce, to my robimy te palce od małego. No, od zachodu. Czyli teraz jesteśmy na serdecznym. To zależy jak przyłożysz w sumie. Nie, jak przykładasz tak rękę, bo tak się nie da przyłożyć. No. Tak przykładasz, czyli jesteśmy na serdecznym. Tak. Na serdecznym. Ale wygląda z daleka pewnie jak nieserdecznie. Na tym, co się nosi obrączkę, jeżeli mówić o prawej ręce, jeżeli mówić o obrączce europejskiej. Tak. Amerykanie chyba na drugiej noszą. Ostatnie podejście przed nami, przy takiej ładnej plażyczce. Idzie chmura, zaraz będzie deszcz, także udało nam się zdążyć. W ostatniej chwili chyba, nie? Pogoda była piękna, ale wieczór chyba już nie będzie taki ładny. Idziemy jeszcze, zjedziecie z nami, pokażemy wam parking. Parking ogólnie teraz poza sezonem jest bezpłatny,
ale w kwestii nocowania może być różnie, bo nasi ulubieni karawaningowcy, którzy zostawiają syf po sobie, przyjechali tu w grudniu i od tamtej pory, mimo tego, że jest tu niewielu mieszkańców, to pilnują i dzwonią, żeby nie spać tutaj w nocy, i przyjeżdża policja i 300 euro wlepia mandatu. Wcześniej było więcej samochodów, ale stoi się mniej więcej na takim parkingu. Tu jest ogólnie dużo szlaków, bo ten pazur, znaczy pazur, palec. Przylądek? Nie, to jest taki, że tu jest dużo szlaków, nie? Pieszych. Tak, tutaj jest sobie gdzie pochodzić. Jest tutaj bardzo pięknie i tak bardzo dziko jest na tym palcu. Dużo jest takich niezamieszkałych terenów. A to jest w ogóle chyba świątynia Posejdona. Albo to, co z niej zostało. Ma to też swoje minusy, bo już tutaj w tej części nie prześpimy się na plaży. Bo długich, piaszczystych plaż nie ma, bo są tylko góry i skaliste wybrzeże. Ale to jest chyba ładniejsze jak piasek, nie? Ale to jest piękne. Tak. Groszek stoi, teraz idziemy zobaczyć, czy wszystkie szyby całe. I znowu jesteśmy na Międzypalcowiu. Chyba nie ma jakiejś naukowej nazwy na tą przestrzeń między palcami. Przejechaliśmy cały czas patrząc od zachodu pierwszy, drugi, czyli teraz cały drugi palec Peloponezu. Jesteśmy przed trzecim. I to jest właśnie to Międzypalcowie. Międzypalcowie. Obudziliśmy się w pięknej scenerii, bo miejscówka jest nad klifem. To, co lubimy najbardziej, jeśli chodzi o van life, czyli zjawiskowe, widowiskowe miejsca. Za chwilę jedziemy w miejsce, w które też jest nietypowe, bo takiego czegoś się nie spotyka normalnie na świecie, na plaży, ale to zaraz o tym będzie. Co do samego palca drugiego, nazwaliśmy go, chciliśmy go górskim palcem wież. Taka nazwa, no, nasza. Są tam piękne góry, dużo jest takiej dziewiczej natury, takiej dzikiej, i ten palec jest taki mocno dziki. Bardzo mało ludzi tam mieszka, przynajmniej teraz poza sezonem. I podobała nam się strasznie tam architektura, która charakteryzuje się wieżami. I tak to było dawno, dawno temu, że kto był bogatszy, ten miał wyższą wieżę. Wieże pełniły także charakter obronny, bo to były ludy wojenne. I skończyło się to tak, jak już znamy z historii jednego miasta, czyli Krakowa. Tam dwóch braci budowało wieże i wiecie, co się z nimi stało. I tu było podobnie. Klany zaczęły walczyć między sobą i się nawzajem powybijały, czyli broniły się przed piratami, a i tak zagrożenie przyszło z wewnątrz, jakieś konflikty. Szczególnie polecamy miasto Vathia. Nie wiem, czy dobrze to wymawiamy. No. Ale można zrobić fajnego urbexa, bo to jest takie opuszczone miasto. Na pięknym wzgórzu znajduje się takie małe miasteczko Wierz. I no, jest piękne i bardzo, bardzo ciekawe. Najbardziej obfituje w te wieże. A oprócz wież, to zrobiło nam się troszeczkę chłodniej. Mimo to, że świeci słońce, to w dzień jest 8 stopni. Dlatego, że to Międzypalcowie znajduje się pod najwyższymi górami Peloponezu. Są to góry Taygeta i tutaj jest najwyższy szczyt, który jest mocno w tej chwili ośnieżony. I mimo tego, że w tej chwili jest bardzo piękna pogoda, to czuć takie mroźne powietrze, mimo tego, że w końcu przestało wiać, bo ostatnie dni też były takie mocno wietrzne. Ale to takie problemy zimowego van life'u. 8 stopni. Styczeń jest najgorszy w Europie, nie ma co się oszukiwać, to nie jest Afryka. I tak. Jedziemy oglądać plażę z nietypową atrakcją. Jak już wam wspominałem, na plażach na całym świecie można znaleźć różne rzeczy. W Polsce są to bursztyny na przykład. W Albanii zbieraliśmy muszelki, kamienie, czasami można znaleźć jakieś skamieniałości.
A w Grecji chyba najpopularniejszą rzeczą, jaką można na plaży znaleźć, są... wraki statków. I ten właśnie jeden wrak przed nami. Ale ten jest na tyle nietypowy, że jest ogromny. No, jest największy, jaki widzieliśmy. Na każdym palcu znaleźliśmy jakiś wrak. I tu będzie karta z jednym nagranym. W ostatnim odcinku nawet widzieliśmy wrak. Gdyby nie dron, to byśmy nawet nie wiedzieli, że tam jest wrak statku, bo to dopiero z góry było widać, bo on tak niewiele wystawał ponad poziom, a ten stoi centralnie na plaży i to bardzo pięknej plaży. Teraz cała opowieść o statku zaczyna się w 1950 roku, bo on wtedy został wybudowany w Danii. Jak się znalazł na wodach tutaj, do końca nie jest wiadomo, bo najbardziej przypuszczalne są dwie wersje znalezienia się tego statku tutaj. Pierwsza to jest ta bardziej, powiedzmy, kryminalna. Czyli taka... to jest, właściwie to jest legenda. Chodzi o to, że podobno ten statek był statkiem przemytniczym i przemycał tytoń z Turcji do Włoch i gdzieś tutaj został nakryty i ten statek znalazł się tutaj dlatego, żeby ukryć to przestępstwo i został spalony, żeby tak zatrzeć ślady. Sądzili, że zatonie gdzieś na środku morza, a może go wyciągnęło na brzeg i tak się tutaj znalazł. Druga historia, która jest taka troszeczkę bardziej chyba prawdopodobna do tego, żeby się sprawdzić, to jest to, że Gostek, który pływał tym statkiem tutaj po tych wodach, nagle zachorował i potrzebował... Tutaj też są muszelki. Aldona nie może się skupić na nagraniu, bo cały czas muszelki. O, takie, ładne są. I przypłynął do portu tutaj w najbliższej miejscowości, która jest na Gytio. I tam w Gytio właśnie niestety skończyły mu się pieniądze, skończyło mu się zdrowie i statek zaczął sobie tam... marnieć. Spokojnie marnieć, aż postanowiono, że nie będą go już więcej utrzymywać. Załoga też się stamtąd wymeldowała i po prostu puścili ten statek na otwarte morze, żeby go pochłonęło. A morze zrobiło też psikusa i wyrzuciło go właśnie w tym miejscu. A trzecia taka, jeszcze bardziej prawdopodobna wersja, to jest taka, że Grecy maczali w tym palce, bo to jest takie... dużo tutaj tych statków jest. Dużo jest, no. Po to, żeby przyciągnąć turystów. Jedna jak myślicie, jest, jak myślicie? Jedno jest pewne. Jeśli Grecy w ten sposób przyciągają turystów, to jest druga sprawa, że nie ma tutaj w ogóle złomiarzy, bo na polskim morzu to tydzień czasu bym mu chyba dał, patrząc po wielkości i spokojnie... Nie jedna rodzina by wyżyła z tego statku. Wzbogaciłaby się nawet. A tutaj powoli, powoli... centymetr po centymetrze morze zabiera rdzą ze sobą ten statek. Fajnie, bo można pod ten statek podejść, nie można już na niego wchodzić, bo jest to bardzo niebezpieczne, to jest po prostu kupa rdzy, no i on się wali, on niszczeje i stoi tutaj od grudnia 1981 roku, więc trochę stoi. Przed Wigilią, 23 na gwiazdkę, taki prezent. Tak, i myślę, że on już tak długo nie postoi, bo patrząc na zdjęcia gdzieś tam w internecie, no kiedyś lepiej się prezentował, a teraz no marnieje. I niedługo po prostu to będzie kupa złomu i go zabiorą może stąd. A my tak cały czas idziemy i zerkamy, bo jesteśmy już przy samym wraku. Tak, jesteśmy trochę rozkojarzeni. Discover every ocean and sea, forever and a day for you and me. Here's to the future, I'm feeling stronger.
I właśnie stały się skutki tego, że nie zachowałem zasad dronowania, bo tu jest piasek, a ja z piasku nie startuję, tylko z ręki i powinienem mieć takie lądowisko, żeby się po prostu ten piasek nie dostał do drona i przy starcie zawiał wiatr. To jakieś, to raczej drastyczne rzeczy, więc tak będę musiał wyblurować. Dla YouTube'a to jest za ten. Jeden palec mam bardzo rozwalony. Leci krew. Więc uważajcie, jak puszczacie drona z ręki, bo jak zawieje wiatr, zachwieje się chwilę i jest pocięte. A dzisiaj nie jest jakoś wietrznie. No, są takie podmuchy i takie ślepie, jak było na końcu Grecji. Nie, w porównaniu do ostatnich dni to nie jest naprawdę dużo, a ręka wygląda strasznie. Także kończymy ten odcinek, jedziemy do szpitala na szycie. No i nieoczekiwana zmiana planów przez mały wypadek. Idziemy się opatrzyć, jeszcze doładujemy trochę baterii i wrócimy sobie zrobić zdjęcia. Tak, bo tutaj lepiej jest jednak po południu, dlatego że jest ostre słońce w południe. Nie powiedzieliśmy nazwy. Centralnie nad Dimitriosem. Dimitriosem właśnie. Jest okazja, żeby powiedzieć nazwę. Jeśli chodzi o same dalsze nasze plany, to zastanawiamy się nad pojechaniem do Sparty. Tak, widzowie nam polecali drogę stąd do Sparty, że jest taka piękna. Ale chyba ekonomiczny punkt widzenia wygra, bo gaz w Turcji kosztuje powyżej euro. Czasami można trafić za 98 centów. Gdzie? W Turcji, kurde, w Grecji jesteśmy. I euro 10 powiedzmy to jest normalna cena gazu, a tam trzeba będzie grzać, bo w nocy będzie nawet minus 3. A to jest w ogóle bardzo takie niespotykane wsparcie, mimo tego, że tam są te wysokie góry, najwyższy szczyt Peloponezu i tak dalej, to jednak tam w nocy nie jest na minusie, a teraz przyszedł taki dziwny front. Tutaj jest w miarę ciepło, a tam no, to będzie masakra i to będzie też taki czas, gdzie Daniel będzie montował tą chorą ręką tego vloga. A no tak, bo to jest prawa ręka. Tak, i nie chcemy chyba tam dłużej stać, bo tam byśmy musieli wtedy zostać. Dlatego chyba sobie odpuścimy. No, OneLife to też jest podejmowanie decyzji o odpuszczeniu. Odpuszczamy Spartę, ale jeśli chodzi o... tam miasteczko jest jakieś obok. Jest Mistra, która jest wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. I tak jak patrzyliśmy na te wszystkie zdjęcia i Sparty, i Mistry... My już zwiedziliśmy z Adrianem z Motopodhala, tutaj wam wyskoczy karta. Tak, nasz kolega tutaj był niedawno. I chyba nam to wystarczy. Nie i stwierdziliśmy, to jakiś... że to nie jest chyba to. I byśmy byli rozczarowani, tym bardziej w niskich temperaturach. Pewnie w upale, kiedy jesteście tutaj na przykład w sezonie, też jest trudno. Najlepiej jest tak pomiędzy, ale może kiedyś. Może to będzie taki pretekst, żeby kiedyś jeszcze do Grecji wrócić i zaliczyć te miejsca, do których teraz nie dotarliśmy. Czy założenie gdzieś tam bardziej ogólnie. Nie wybrzeże, tylko gdzieś tam bardziej w stronę lądu. Założenie na tą zimę jest takie, że szukamy ciepła, bo tamtą zimę spędziliśmy w Polsce i nam wystarczy. Kończymy, dziękujemy za obejrzenie odcinka do końca. Zostawiajcie ślad po sobie. I subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, hej. I do następnego palca. Mamy nadzieję, że całego. Cześć, pa. To jest właśnie ten moment, kiedy nie jest kamera, jest od razu stres i nie ma grania, nie? No, bardzo fajna rzecz. Dla dzieci, słuchajcie, rewelacja, cztery struny. No właśnie widzimy, że dla dzieci. Pan, nie? Ale już takich prezentów dla dzieci trochę mamy w domu, nie? Wow. Mamy na przykład... Myślę, że nie tak. Mamy robota na przykład, takiego, co można go programować. Też dla dzieci oczywiście, nie? Mamy takie rzeczy. Laurujka, proszę bardzo. Już oddaję. Bo to jest tak naprawdę Laury. To jest tak naprawdę Laury. Ja się nie mogę z nim rozstać za każdym razem. Zaraz pożyczę znowu od Andrzeju od Kamil. Od sąsiadów. Od sąsiadów, gdy gram na ten.